jest na początku tej przygody i chyba mam więcej wyobrażenia o tym, kim jest klaun, niż po takiej realnej wiedzy, ale dla mnie, tak jak go postrzegam, jest dla mnie uosobieniem wolności i takiej szczerej, prawdziwej radości bycia w momencie, bycia w chwili i przeżywania czegoś z drugim człowiekiem. Myślę, że ludziom brakuje na co dzień głupoty i tak naprawdę w klaunach widzą u siebie. W tym momencie, po paru dniach warsztatów, wiem, że klaun jest osobą, która przede wszystkim musi być bardzo poważna. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ta radość, która bije z klauna, polega na tym, że on robi wszystko bardzo serio. I to jest trudne, ogromnie trudne zadanie aktorskie, żeby rzeczy tak głupie, tak absurdalne i tak nieoczekiwane wykonywać z całkowitą powagą. Przysięgam, że polski będzie się poprawić z czasem, a może specjalnie to nie poprawiam. Niech wszyscy w końcu się uczą włoskiego tutaj w Polsce i będzie dobrze, będzie super. No, to polecam.